Gmina Suwałki zainspirowana budową obwodnicy, jako pierwsza w powiecie wybudowała i przetestowała drogę w technologii betonowej. Do nowatorskiej inwestycji w betonie. Gorąco zachęcał wójta gminy, jeden z miejscowych producentów betonu. Wykonaliśmy dwa tygodnie temu pierwszą drogę. Myślę, że nie tylko w gminie, ale w Powiecie, a może, może w północno-wschodniej części naszego Województwa Podlaskiego. To jest miejscowość Wiatru urza Bobrowisko o długości 0,2 km, także dość długa, łączy dwie wsie. No, poszliśmy na tę technologię, bo to jest raz, że to jest innowacyjna i suwak będzie też budowana w technologii z betonu. Jest tańsza, no jest trwalsza. Yy, także tańsza jest około 20%, to w sumie jest dość dużo, 20% czyli 1 piąta wartości. Także przy yy, kilku kilometrach, jeden kilometr będziemy mieli, że tak powiem z oszczędności. Droga na trasie wiatrołża bobrowisko oddana została do użytku na początku maja. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami miała być swoistym eksperymentem, od którego uzależniono kolejne inwestycje drogowe. Eksperyment powiódł się. Mieszkańcom, jak twierdzi wójt, nowa technologia przypadła do gustu i to z różnych względów. Jest trwalsza, nie będzie tak ulegała degradacji. Poza tym, no wszyscy mówią, że jest bezpieczniejsza, bo jest jaśniejsza w porze, w porze no. Kiedy jedzieli po żwirówkach, kiedy to wszystko jeszcze przy tych susz suszach kurzy bardzo w, w, w terenie wiejskim, to są bardzo zadowoleni. Gmina Suwałki przymierza się do budowy kolejnej drogi. Od września nową, oczywiście betonową nawierzchnią będą mogli cieszyć się mieszkańcy wsi Burdeniszki. W budżecie zarezerwowano na jej realizację 300 tysięcy złotych. Wkrótce gmina ogłosi przetarg na wykonawcę.